Od 1 września mieszkańcy naszego miasta mogą już korzystać z Suwalskiej Karty Mieszkańca. Program, który w swoim założeniu oferować ma szeroki system ulg, a nawet zwolnień z odpłatności, ma wspomóc wszystkich Suwalczan. Chociażby dojazd dzieci i młodzieży do szkół jest bezpłatny w naszym mieście. Z tego korzystać mogą wszystkie dzieci z Suwałk. Z pozostałych ulg natomiast skorzysta prawie 9 tysięcy osób, które złożyły wnioski o wydanie karty. Do programu bowiem wprowadzono modyfikację, która sprawia, że już po złożeniu wniosku, a jeszcze bez podpisania karty, można korzystać z wszystkich preferencji. Postanowiłem wprowadzić zmiany do zarządzenia, które reguluje zasady wydawania tej Suwalskiej Karty Mieszkańca. I te zmiany polegają na tym, że w sytuacji składania wniosku o wydanie karty można otrzymać stosowne zaświadczenie. Tym zaświadczeniem można posługiwać się przez okres 8 tygodni. Osoby, które takie zaświadczenia nie otrzymały, przy złożeniu wniosku zostaną powiadomienie SMS-em o tym, że taki dokument na nich czeka. Zmiany wynikają z faktu, że z druku kart wycofała się firma, która realizowała na zlecenie miasta Suwałki te zamówienie. Ja w międzyczasie wyłoniłem kolejną firmę z Mińska Mazowieckiego, podpisałem w ostatnich dniach umowę i ta firma będzie drukowała właśnie kartę mieszkańca dla Suwałk. Serdecznie zachęcamy do złożenia wniosków, zwłaszcza te osoby, których dzieci od 1 września będą uczęszczały do miejskich przedszkoli bądź dojeżdżały do szkół autobusami Suwalskiej Komunikacji Miejskiej. Dzięki SKMC będą mogły z obu tych rzeczy korzystać za darmo. Dwie duże inwestycje drogowe warte ponad 30 milionów złotych, na które miasto Suwałki pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej, zakończą się w tym roku. Chodzi tu o budowę ulicy Leśnej z przebiciem do ulicy Utrata oraz przebudowę ulicy Sejneńskiej. Dobrze są realizowane w naszej ocenie te dwa odcinki. W tym roku będą zakończone, czy jest to ulica Leśna, przebicie Leśnej do ulicy Utrata. Jest to zadanie dość drogie, bo 16,5 miliona złotych. No i jest drugie zadanie inwestycyjne. Ona dotyczy właśnie modernizacji ulicy Sejneńskiej. Tam koszty 15,5 miliona złotych. Obie inwestycje wykonuje Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Zgodnie z umową budowa ulicy Leśnej powinna zakończyć się do 1 września tego roku. Jednak z uwagi na nieplanowane roboty dodatkowe, które przy tego typu dużych zadaniach są rzeczą normalną, postanowiono wydłużyć termin o miesiąc. Prace będą musiały zatem zakończyć się do końca września. Ulica Sejneńska, termin ta był pierwotnie wynikający z umowy 1 października i w tym terminie ona nie będzie wykonana, bo jeszcze tam duży zakres robót jest do realizacji, ale gdzieś tam pod koniec października już też powinna być zakończona. Obecnie widać, że są już gotowe obrysy całej drogi oraz ułożone warstwy asfaltów. Trwają prace nad budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi z ulicą Wojska Polskiego oraz przy budowie ronda na ulicy Utrata. Układane są chodniki i budowane ścieżki rowerowe. Budowana w Suwałkach największa w naszym regionie hala sportowo-widowiskowa powoli pokazuje, że zasługuje na to miano. Bryła budynku powoli zbliża się do montażu dachu. Na potrzeby wzniesienia aktualnej konstrukcji budynku wylano już ponad 2000 metrów sześciennych betonu. Obiekt piękny, taki wielofunkcyjny, nie tylko sportowy, ale również tam będzie można inne wydarzenia organizować, również jakieś koncerty, również jakieś sportywalki, nie tylko piłki, siatkowa, nożna. Także brakowało nam w Suwałkach obiektów zamkniętych, sportowych, hal sportowych, szczególnie w okresie zimowym i jesiennym to nam doskwierało. Ogólnie przy realizacji inwestycji codziennie na placu budowy pracuje na dwie zmiany około 100 pracowników. W środku znajduje się istna sieć szalunków oraz ciekawych rozwiązań budowlanych. To jest obiekt, gdzie będzie można organizować różne wydarzenia. 6600 metrów powierzchni użytkowej, 2200 miejsc na widowni siedzących, a jak jakieś inne wydarzenia poza rywalizację sportową, to nawet i ponad 3000 tam się zmieści. W całym województwie podlaskim, ale też w promieniu około 200 km od Suwałk, nie ma hali o
projektowanych parametrach funkcjonalno-przestrzennych. Budowa obiektu powinna zakończyć się w maju 2019 roku.